Słowo Boże nam dzisiaj mówi o dziecku, żeby spojrzeć na dziecko. Dziecko, jeśli straci z oczu rodzica, ojca lub mamę, to bardzo panikuje. Zaczyna płakać, po prostu cierpi. Chyba, że komuś zaufa. I nieraz to zaufanie jest takie bardzo trudne, bo teraz pytanie, komu się zaufa? I dzisiaj słyszymy w Ewangelii, jak Bóg nam przypomina, że mamy kogoś, kto nam pokazuje Ojca. Aniołowie ich w niebie wpatrują się i zawsze w oblicze Ojca mojego, który jest w niebie. Wpatrują się zawsze w oblicze Ojca. Czyli anioł jest blisko Ojca. Więc jeśli ja teraz przeżywamy wspomnienie świętych aniołów stróżów, jeśli sobie przypomnę uświadomię, że Bóg mi daje przyjaciela, a jak mówi Pismo Święte, wierny przyjaciel, potężną obroną, kto go znalazł, skarb znalazł. Więc jeśli mam taki skarb, przyjaciela, że on zawsze się wpatruje w oblicze Ojca, to ja nigdy go z oczu nie stracę. Pomyślmy dzisiaj o swoim aniele stróżu, wspomnijmy o nim i powiedzmy, aniele stróżu mój, Ty zawsze przy mnie stój, rano, wieczór, we dnie, w nocy. Amen.